Jeżeli tak samo jak do niedawna ja uważaliście, że słuchacie każdego rodzaju muzyki, to jestem w stanie się założyć, że po tym filmie będzie zupełnie inaczej. Świat muzyki ekstremalnej od zawsze fascynował się granicami dźwięku i wyrazu. Jednak niewiele projektów muzycznych wywołało takie kontrowersje i zainteresowanie jak zespoły Stalag i Gulag. Mityczne zespoły, wokół których istnieje wiele mrocznych legend, również tych z pogranicza życia i śmierci. Te enigmatyczne grupy, znane ze swojego przerażającego i intensywnego, pokręconego, w zasadzie szalonego podejścia do muzyki, pozostawiły za sobą ślad tajemnic, spekulacji i, no właśnie, szaleństwa. Rozpoznawalnym elementem chorych muzyków, chcących pokazać światu mroczną i nadwyrężoną stronę swojego spaczonego umysłu, jest szokowanie ludzi, nie tylko swoją muzyką, ale także działalnością poza artyzmem. Terror, jaki wzbudził zespół Stalag, to zupełnie inny poziom. Witajcie w samym środku Czarnego Serca. Stalag to zespół powstały w 2000 roku, który ciężko zamknąć w jakiekolwiek ramy muzyczne. Skrzywdziłbym go mówiąc, że jest to muzyka metalowa, choć takie elementy w sobie ma. Raczej jest to noise z elementami industrialu i sporą dozą psychopatii, chociaż sam zespół opisuje siebie jako nihilistyczny, mizantropijny audioterror. Podobnie jak w przypadku zespołu Silencer, o którym jakiś czas temu zrobiłem już film, tutaj też nie wiadomo, kto wchodzi w skład zespołu. Wiadomo, że członkowie pochodzą z Niderlandów oraz Belgii, lecz ich tożsamości pozostają ukryte. Nigdy też nie zagrali na żywo. Nazwa Stalag budzi delikatny niepokój. Składa się on z dwóch członów. Stalag, co było nazwą niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych z czasów II wojny światowej, oraz akronimu GH, czego rozwinięciem będzie Global Holocaust. Wiele mówi się o tym, że członkowie są byłymi pacjentami szpitala psychiatrycznego. Inne źródła mówią, że jeden z muzyków pracował w placówce dla obłąkanych. Jeszcze inne, te najbardziej pewne, wspominają o zapraszaniu pacjentów owych placówek na nagrywki. Jaka prawda by nie była, ich działalność muzyczna brzmi podobnie jak piętno, ból, strach i niepokój, które ogół społeczeństwa kojarzy z opuszczonymi zakładami psychiatrycznymi. Żywcem wyjęte z gardeł, melodie przepełnione agonią starają się potwierdzić, że te krzyki i ci ludzie są prawdziwi. Zespół od początku miał jasną wizję. Stworzyć muzykę, która będzie ekstremalnym wyrazem ludzkiego cierpienia i rozpaczy. Zwykły wokalista nigdy nie byłby w stanie przekazać bólu, strachu i nienawiści tak autentycznie i intensywnie, jak krzyki prawdziwych cierpiących. W tym celu współpracowali oni z różnymi placówkami w Europie, rejestrując krzyki i wycia pacjentów podczas ich napadów i podczas momentów największego bólu psychicznego. I podobnie jak u Natramna, surowość otwartych ran najpewniej dodawała okrzykom autentyczności. Członkowie Stalag oszukiwali instytucje, mówiąc, że współpraca z chorymi to część projektu sztuki konceptualnej w połączeniu z muzyką klasyczną. Prawda okazała się być dużo straszniejsza. Mówi się, że jeden z mężczyzn, który spędził kilka lat w więzieniu o zaostrzonym rygorze, osadzony w wieku 16 lat za zabójstwo własnej matki, pojawił się na kilku nagraniach i nadmiernie samookaleczał się podczas nagrań. Inny pacjent, który cierpiał na jadłowstręt psychiczny i borderline, odebrał sobie życie kilka miesięcy po nagraniach.
Jeden z muzyków miał też zaatakować drugiego i dzięki interwencji pozostałych kolegów i pracowników studia nagraniowego nie doszło do morderstwa przez uduszenie. Kwestia autentyczności nagrań użytych przez Stalag stała się przedmiotem wielu dyskusji. Niektórzy sceptycy uważają, że nagrania te, jak i cała otoczka, są jedynie fikcją, mającą na celu wywołanie szoku i zdobycie uwagi. Inni natomiast twierdzą, że grupa rzeczywiście wykorzystała autentyczne dźwięki, co czyni ich twórczość jednym z najbardziej ekstremalnych i nieetycznych projektów muzycznych w historii. W latach 2007-2008 przeprowadzono niezależne śledztwo mające na celu ustalenie prawdziwości tych nagrań. Badacze odwiedzili kilka szpitali psychiatrycznych w Holandii i Belgii, gdzie rzekomo miały zostać zarejestrowane krzyki pacjentów. Większość personelu medycznego zaprzeczyła jakiejkolwiek współpracy z grupą muzyczną, jednak kilku byłych pracowników przyznało, że słyszeli o takich praktykach, lecz nie byli w stanie podać konkretnych dowodów. Stalag wydał 3 albumy, każdy składający się z jednego długiego utworu. Pierwsza część trylogii, projekt Nihil, z głównym motywem nihilizmu miał pokazać słuchaczowi, jak wielki jest bezsens jego istnienia. I tak samo jak ten projekt, każdy kolejny również ma swoją własną koncepcję i mroczną atmosferę. Projekt Terror, drugi krążek, którego głównym celem jest terroryzowanie słuchacza, okazał się być dużo bardziej agresywny i niepokojący niż pierwszy projekt. To właśnie podczas nagrywania tej płyty prawie doszło do morderstwa, o którym wcześniej wam wspominałem. I chyba to właśnie doskonale odzwierciedla klimat nagrania. Odgłosy duszenia, które wydobywały się z gardła mężczyzny podczas nagrania, można rzekomo usłyszeć na płycie. Zwieńczeniem trylogii jest projekt Mizantropia. Projekt mówiący o emocjonalnej i psychologicznej nienawiści do życia i ludzi. Dźwięki, krzyki i ogólny chaos powinny odzwierciedlać i kierować mizantropię do słuchacza oraz budzić i wzmacniać te emocje. W wywiadzie dla American Aftermath członkowie Stalag wypowiedzieli się o etapach powstawania ostatniego ze swoich projektów. Projekt Mizantropia został nagrany w 3 częściach, wykorzystując do tego wokale 7 pacjentów szpitala psychiatrycznego. Pierwsza część to podkład, który został nagrany w opuszczonym budynku fabryki. Wewnątrz budynku, pośród gruzów, otoczeni stęchłym powietrzem, muzycy rozstawili kilka mikrofonów i rozpoczęli sesję nagraniową, przywołując wszystkie uczucia nienawiści i strachu. Kolejnym nagraniem była sesja wokalna, która odbyła się w kaplicy starego, nieużywanego już klasztoru. Akustyka i atmosfera tej kaplicy były idealne do nagrywania skowytów i krzyków osób psychicznie chorych. Przez kilka godzin 7 pacjentów wykrzykiwało swoje szaleństwo, ból i strach, podczas gdy dźwięki nagrane wcześniej w fabryce grały im w tle. Trzecia część dodawała grane elementy black metalu, a wszystkie melodie były improwizowane bezpośrednio podczas słuchania poprzednich nagrań. Strach i ból zamieniony w dźwięki jest tak gęsty od rozpaczy, że dosłownie sprawia, że skóra staje dęba. Wydawać by się mogło, że jest to najbardziej ponura muzyka, jaką kiedykolwiek ktokolwiek nagrał, ale to dopiero początek. Po zakończeniu działalności Stalag w 2008 roku członkowie projektu przekształcili się w Gulag. Nowa nazwa, nawiązująca do radzieckich obozów pracy, gułagów, sugerowała kontynuację tematyki cierpienia i dehumanizacji.
Muzyka Gulag stała się jeszcze bardziej radykalna, z jeszcze większym naciskiem na ekstremalne formy wyrazu. Ale co takiego dokładnie zrobił Gulag, wyjaśni wam Tytanowy. Workuta, bo tak nazywa się album otwierający obozową trylogię, nawiązuje do sieci obozów znajdujących się 160 km na północ od koła podbiegunowego. Dlaczego wybrano akurat to miejsce? Ponieważ było znane z posiadania wielu kobiet i dzieci. Podobnie jak w przypadku Stalag, Gulag wykorzystuje autentyczne nagrania z udziałem pacjentów psychiatrycznych, jednak tym razem skupiają się również na dźwiękach związanymi z torturami i przemocą fizyczną. Album otwiera przemówienie Stalina, który nakazuje, by zesłać wszystkich jego wrogów do obozów. Do produkcji nowego materiału zatrudniono podobno znanego kompozytora muzyki klasycznej, który dzięki możliwości wzięcia udziału w tym muzycznym eksperymencie wykorzystał swą rozpoznawalność, by móc zbliżyć się do zranionych kobiet i dzieci z młodzieżowego ośrodka psychiatrycznego. Napisał on list do jednego z ośrodków, w którym stwierdził, że chce stworzyć operę, klasyczne dzieło oparte na krzykach dzieci. 6 miesięcy, tyle zajęło mu podobno uzyskanie zgody na nagrywanie dzieci, które były poniżej 12 roku życia i cierpiały na różne zaburzenia psychiczne, ale i kobiet, które były ofiarami gwałtów. Około 24 minuty możemy usłyszeć 8-letnią dziewczynkę, która leżąc na podłodze, drapiąc ją, krwawiąc i wyrywając sobie włosy, krzyczała do jednego z mikrofonów. Po skończonych nagraniach personel szpitala podobno wydzwaniał do kompozytora, by ten wreszcie podzielił się swoją pracą. Ostatecznie stworzył on kompozycję w jeden dzień, grając na fortepianie i miksując krzyki dzieci, tak by wreszcie dano mu spokój. Po dziś dzień osoby nagrywane nie wiedzą, że znajdują się na tym albumie. Personalia kompozytora również nie są znane. W trosce o swoje bezpieczeństwo został wspomniany we wkładce płyty jako Luther Foyer. Jednym z autorów okładek do Gulag, jak i Stalag, jest holenderski malarz Jeroen van Valkenburg. Jego obrazy olejne często są postrzegane jako ikony dawno zapomnianych bogów i bogiń. Jego prace były wystawiane w wielu galeriach w Holandii, ale również i za granicą. Jest również znany z projektów okładek, książek, płyt CD i winyli. W wywiadzie udzielonym dla Ryana Bartka w książce The Big Shiny Prison wspomniał, że poznał muzyków odpowiedzialnych za oba projekty, kiedy ci przysłali mu demo pierwszego albumu, podczas gdy pracował dla niderlandzkiej podziemnej wytwórni płytowej New Era Productions, specjalizującej się w wydawaniu muzyki black metalowej. Słynna okładka otwierająca trylogię Stalag to jego twarz, poddana obróbce graficznej, by mogła oddawać zezwierzęcenie natury ludzkiej. Malarz wspomniał, jak jeden z członków przechwalał mu się, że uzyskanie dostępu do pacjentów było dziecinnie proste. Po prostu zapytał swojego szefa, czy mogą spróbować terapii krzykiem, na co jego przełożony odpowiedział, że mogą krzyczeć tak głośno i długo, dopóki tego chcą. Dlaczego powiedziałem, że Valkenburg jest jednym z autorów? Ponieważ oba projekty doczekały się wielu różnych edycji specjalnych, gdzie okładkami były rysunki jednego z pacjentów, który brał udział w projekcie Stalag. Obrazy te przedstawiają krzyczące twarze, wygięte w nienaturalnych grymasach, przepełnione bólem i strachem. Sylwetkę pacjenta przybliżono we wspomnianej już przeze mnie książce. Jest on schizofrenikiem po 40, a większość swego życia spędził w różnych zakładach. Jest podobno miłym człowiekiem. Pierwotnie z Niemiec, bardzo inteligentny, ale wierzy w obcych. Ma tatuaż na ramieniu, który nazywa symbolem statku matki. Wspomina, że gdy statek matka się zbliża, tatuaż zaczyna świecić, a on, wiedziony tajemniczymi głosami, poszukuje spotka. Jego mieszkanie jest wypełnione wszelkiego rodzaju dziwnymi rysunkami, które obsesyjnie maluje, i rzeczami, które znalazł na ulicy. Zawsze można go znaleźć siedzącego na krześle, palącego. Boi się ludzi. Czasami w przypływach paniki potrafi zamknąć się w domu na długie tygodnie, będąc zdanym na łaskę garstki znajomych, których zaufał. Niektóre wydania, oprócz wspomnianych rysunków, zawierały również puste paczki po risperidionie, leku na schizofrenię bądź żyletki. Wszystko oczywiście w ściśle limitowanym nakładzie. Do teraz pojawiają się kolekcjonerzy, którzy są gotowi zapłacić spore sumy, by położyć swe ręce na specjalnych winylowych wydaniach, które były podpisane krwią bądź zawierały kość z wypalonym numerem kopii. Od wydania Workuty minęło ponad 15 lat.
Czy możemy powiedzieć, że to już koniec eksperymentu z podszyldu Gulag? Wydaje mi się, że nie. Sami muzycy wspominali nieraz, że ma być to trylogia obozowa, składająca się jeszcze z Norylska i Kołymy. Plotka głosi, że wokalistami na kolejnej płycie mają zostać osoby od urodzenia głuche, by jeszcze bardziej przesunąć poprzeczkę w temacie niekomfortowych dźwięków. Dalszy rozwój działalności Gulag pozostaje nieprzewidywalny, podobnie jak ich dotychczasowa twórczość. Jedno jest pewne, ich eksperymentalne i mroczne podejście do muzyki nadal będzie prowokować do refleksji nad granicami chorej, mrocznej sztuki.